Dzień dobry. Firma Maxton prezentuje Państwu film instruktażowy Jak ułożyć kamień elewacyjny. Przekonają się Państwo, że jest to zadanie wykonalne dla przeciętnego majsterkowicza. Miejsce akcji? Taras na piętrze. Uwaga! Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zagruntować ściany. Nasza jest gotowa od miesiąca, więc tylko eksmitujemy pająki. Na placu boju gromadzimy niezbędne narzędzia i materiały. W roli głównej nietuzinkowy i trwały kamień elewacyjny Nevada. W roli majsterkowicza zawodowy kierowca. Pracę zaczynamy od zabezpieczenia podłogi, okien i drzwi przed zabrudzeniem. Można to zrobić papierem pakowym lub folią malarską. Następnie sprawdzamy poziom. Jeżeli go nie ma, należy użyć listwy startowej. Czas na przygotowanie kleju. Rada pierwsza. Pamiętaj, chemiku młody, sypuj zawsze klej do wody. Konsystencja kleju powinna być gęsto plastyczna. Nie za rzadka, nie za twarda. Rada druga. Kamień układamy z kilku paczek jednocześnie, od dołu do góry. Dzięki temu nasza elewacja będzie wyglądała jak naturalna skalna ściana. Przygotowujemy sobie pierwszy rząd płytek na sucho. Ostatnią należy obciąć. Najlepiej zrobić to szlifierką z tarczą do cięcia betonu. Rada trzecia. Przed nałożeniem kleju każdą płytkę przecieramy szczotką drucianą. Zabieg ten poprawi siłę połączenia klejowego. Klej nakładamy na oszlifowane powierzchnie szpachelką lub pacą zębatą. Płytkę dociskamy do ściany, przesuwając na boki. Rada czwarta. Kamień układamy na tak zwaną cegiełkę. Chodzi o to, żeby pionowe łączenia się mijały. Płytki układamy na styk, nie zostawiając odstępów. Starajmy się unikać zabrudzenia płytek za prawą. Z kolejnymi płytkami postępujemy analogicznie. Szlifowanie, nakładanie kleju i przykładanie do ściany. Jeszcze fragment u góry i gotowe. Ze ściany wystaje kabel. Co zrobić w takim wypadku? Wystarczy zaznaczyć punkt na płytce i użyć wiertarki z wiertłem do betonu. Została jeszcze kilkucentymetrowa szczelina. Docinamy paski. Szlifujemy i przyklejamy. To proste. Oprócz prezentowanej Nevady, Maxton oferuje jeszcze 3 rodzaje kamienia elewacyjnego, odpornego na warunki atmosferyczne, jak kres, Olympia, Nebraska i płytki cegłopodobne. Wymienione produkty występują w kilkunastu odcieniach kolorystycznych. Kamień elewacyjny jest odporny na promienie UV, deszcz i mróz, dlatego preferowany jest do ozdabiania cokołu, murków, architektury ogrodowej i elewacji domów. Jako materiał uniwersalny znajduje zastosowanie także we wnętrzach, na przykład do estetycznego wykańczania kominków. Na drugi dzień ledwie zdążyliśmy dojechać z kamerą na zakończenie pracy. Pokażemy teraz, jak dopasować płytkę do belt pod sufitem. Dokładny pomiar i ostrożne cięcie.
Teraz wyskrobujemy powstały winkiel i kleimy dopasowaną płytkę. Resztę już Państwo znają. Wiercenie, szlifowanie, cięcie, klejenie. Prościzna. Kiedy prace montażowe dobiegną końca, nie zapomnijmy o impregnacji. Uodporni to naszą ścianę z płytek przed działaniem warunków atmosferycznych oraz pozwoli ją trzymać w czystości. W przypadku wnętrz należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia. Impregnację prowadzimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku po całkowitym wyschnięciu kleju. Kamień dekoracyjny z Maxton wybacza błędy montażowe. Ewentualne niedociągnięcia, szczelinki stają się zupełnie niewidoczne po ułożeniu całej płaszczyzny. Można śmiało kleić bez fachowców. Na koniec zachęcamy Państwa do obejrzenia gotowych aranżacji. Zapraszamy do grona zadowolonych klientów.